tvpodkarpacie.pl. Podpisana została umowa na wykonawstwo łącznika do obwodnicy od Ronda Beksińskiego. Inwestorem jest województwo podkarpackie, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Wykonawcą jest konsorcjum Miejskie Przedsiębiorstwo Drugi Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzeszowie i Wolmos Spółka jest partnerem. Wartość kontraktu to jest 21 384 tysiące. Planowany termin zakończenia robót 31 sierpnia 2018 roku. Planowane jest współfinansowanie projektu z FR-u, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W kosztach partycypowało będzie miasto samo, przekazując na realizację zadania kwotę blisko 4 miliony złotych. Inwestycja będzie realizowana w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Oznacza to, że wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, pozyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane. Te potrwają, tak jak to powiedziałem, do końca sierpnia 2018 roku. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu skomunikowanie istniejących drogi krajowej nr 28 w miejscu ronda imieniem Zdzisława Beksińskiego z powstającą obwodnicą Sanoka. Budowa łącznika umożliwi również połączenie komunikacyjne miejscowości Płowce i Stróże Małe z centrum miasta Sanoka. Nowy jest jednojezdniowy, dwa pasy ruchu po 3,5 metra każdy z lokalnymi poszerzeniami na lukach poziomych. Odcinek drogi wojewódzkiej będzie miał około 1,4 km i będzie krzyżował się z linią kolejową nr 108 Stróże Krościenko oraz ulicą Śniegową. Zakres robót obejmuje budowę włączenia do drogi krajowej nr 28 na rondzie imieniem Zdzisława Beksińskiego, budowę skrzyżowania trójwlotowego, budowę dróg dojazdowych, budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 108, budowę mostu nad dopływem do Płowieckiego Potoku wraz z zabezpieczeniem koryta potoku, budowę ścieżki rowerowej o szerokości 3 metrów z dopuszczeniem ruchu pieszych, stanowiącą dojście, dojazd do istniejącej ulicy Śniegowej. Podczas spotkania, w którym uczestniczyłem, marszałek omówił zrealizowane i planowane inwestycje drogowe, które skomunikują Sanok i powiat sanocki ze stolicą Podkarpacia, w tym samym ułatwią podróż w Bieszczady. Wśród realizowanych już przedsięwzięć jest obwodnica Sanoka, której koszt opiewa na około 140 milionów złotych. Konsorcjum firm realizuje to zadanie w systemie Zaprojektuj i Wybuduj. Inwestycja na pewno ruszy, jej budowa w sierpniu w tym roku i ma być gotowa w lipcu 2019 roku. Na koniec 2018 roku ta inwestycja ma być zaawansowana w 90%. Od obwodnicy Sanoka będzie biegł nowy odcinek drogi wojewódzkiej 896, łączący właśnie obwodnicę z drogą krajową nr 28. Umowa na jej realizację została podpisana, jak mówiłem na początku, 18 lipca 2017 roku. Chciałbym również Państwa poinformować, że w okresie od 2015 roku do chwili obecnej gmina miasta Sanoka dokonała zakupu 39 wiat przystankowych, które kosztowało około 176 tysięcy złotych. W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę w wysokości 76 500 zł na zakup 15 wiat przystankowych. W czerwcu bieżącego roku dokonaliśmy zakupu wymienionych wiat za kwotę 63 345 zł. To jest kwota brutto. Gmina miasta zaoszczędziła na tej transakcji 13 155 zł. W chwili obecnej jest prowadzony montaż tych wiat, które zostanie ukończone do dnia 20 lipca. Czyli właściwie na dniach jest w tej chwili kończony. Zakup ten pozwoli na wymianę 5 wiat wzdłuż ulicy Lipińskiego, począwszy od Lipińskiego Przychodnia, Lipińskiego A, Lipińskiego Autosan po obu dwóch stronach, aż do Lipińskiego Cmentarz kierunek miasto. Kolejne dwie wiaty zostały zamontowane na przebudowanej zatoce przystankowej przy ulicy Beksińskiego. Zatoka ta wiele lat temu została wybudowana z płyt żelbetowych. Przez ten okres narażona była na duże obciążenia spowodowane przemieszczaniem się po niej autobusów, co doprowadziło do nadmiernego zużycia podłoża, klawiszowania płyt. Istniejący wówczas stan podłoża przyczynił się do niejednokrotnego pęknięcia konstrukcji autobusu, czy nawet pękania szyb w autobusie. Przebudowa zatoki była więc konieczna i koszt to kwota 130 tysięcy złotych i ta inwestycja została już zakończona. 7 z tych wiat znalazło nową lokalizację na terenie miasta, pozostałe zostały wymienione w najbardziej niezbędnych miejscach
ze względu na ich stan techniczny. Dwie wiaty z ulicy Lipińskiego zostały wykorzystane do dalszego użytkowania. Jedna zostanie ustawiona na nowym przystanku przy ulicy Lipińskiego, który czasowo zastępuje dworzec autobusowy. Druga zostanie usytuowana w miejscu najstarszej wiaty w Sanoku przy ulicy Stróżowskiej Działki. Również dwie wiaty pozyskane z dworca autobusowego Arriwy zostaną przez tutejszą urząd zagospodarowane. Obecnie będą usytuowane na zastępczym dworcu autobusowym. Chciałbym jednak również poinformować, że w ubiegłym roku uszkodzono na terenie miasta 7 wiat, a koszt ich naprawy to kwota 5460 zł. Natomiast w pierwszym półroczu tego roku zostało uszkodzonych 11 wiat na kwotę 7,5 tysiąca zł i na dzisiaj są kolejne 3 wiaty uszkodzone. Również chciałbym Państwu poinformować, że jeszcze nie tak dawno gmina miasta Sanoka obsługiwała w swoim zakresie 8 przewoźników wykonujących przewóz osób w krajowym transporcie drogowym, a w chwili obecnej obsługuje ich 30. Od dnia 1 marca 2017 roku po ogłoszeniu upadłości Arriwy do chwili obecnej do dłuższego urzędu zwróciło się 12 firm z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym. Większość z nich do tej pory nie funkcjonowała na naszym rynku. Trwają prace związane z budową dworca multimodalnego. To nie jest tak, że ta inwestycja nie będzie realizowana, jak niektórzy ewentualnie myślą i mówią. Projekt jest gotowy już do realizacji. 6 lipca ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Ten przetarg miał być otworzony 27 lipca. On troszeczkę z opóźnieniem zostanie otworzony, gdyż aktualnie są przygotowywane odpowiedzi przez Urząd Miasta wspólnie z projektantem, bo trochę tych pytań odnośnie tego przetargu wpłynęło tych pytań. I tak jak już wcześniej mówiliśmy, działka została zakupiona 30 czerwca aktem notarialnym. Złożono zostały wnioski o przyłączenie do sieci PG Dystrybucja i zawarcia umowy na sprzedaż energii z Tauron Energia. I jednoznacznie mówię z całą odpowiedzialnością, w miesiącu sierpniu planowane jest rozpoczęcie tej inwestycji. Trwają prace na obiektach MOSI w Sanoku. W ramach budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu kończone są prace związane z fundamentami podbasenia. W tym tygodniu planowane są prace związane z wylaniem płyty parterowej centrum. Na stadionie Wierchy prowadzone są dalsze prace związane z termomodernizacją budynku trybuny głównej oraz modernizacją wewnętrzną. Obecnie prace zbliżają się ku końcowi. Około 15 sierpnia planowane jest zakończenie prac i oddanie budynku do użyteczności publicznej. Do kwietniowego wniosku złożonego do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekoatletycznej 2017 nanoszone są zmiany w projekcie wykonawczym dotyczących stref bezpieczeństwa dla poszczególnych dyscyplin lekoatletycznych. 11 lipca zostały wysłane dodatkowe dokumenty do Polskiego Związku Lekoatletyki i Ministerstwa Sportu przygotowane przez MOSiR w Sanoku. Dokumentacja uzgodniona przez Polski Związek Lekoatletyki została przygotowana w standardzie wykonawczym w celu możliwie dokładnego przedstawienia projektowanych elementów modernizacji stadionu. W dniu 17 lipca 2017 na obiektach MOSiR-u została przeprowadzona weryfikacja boisk sportowych dopuszczających do udziału w rozgrywkach zarówno nowo powstałego boiska piłkarskiego na Błoniach, jak i na stadionie Wierchy. MOSiR otrzymał pozytywną weryfikację na rok 2017-2018 na dwa boiska. W Sanoku są dwa boiska piłkarskie podległe miastu MOSiR-owi. Jeden na Wierchach, a drugi na Błoniach. W 2017 roku miasto, przypominam, realizuje szereg inwestycji drogowych. Trwa przebudowa drogi gminnej ulica Kochanowskiego, ulica Progara Ketlinga. Przebudowa dróg albo już się rozpoczęła, albo będzie zakończona na pewno w tym roku. To jest Dąbrówka, przypominam, ulica Jarzębinowa, Podlaska Zaleskiego, Alejna Świętej Marii Panny, Kujawska, Małopolska, Posada, Beksińskiego, przystanek autobusowy skończony, ulica Kołłątaja Nawierzchnia, ulica Robotnicza Rzemieślnicza, ulica Rysia, Zatorze, ulica Głowackiego, ulica Powiecka, ulica Niedzielskiego i ulica Kenara pomiędzy Warzywną i ulicą Głowackiego. Olchowce, ulica Witkiewicza, ulica Wyspiańskiego, ulica Malownicza i dokończenie budowy ulicy Batorego wraz ze zmianą organizacji ruchu. Śródmieście, ulica Polna, Grunwaldzka, Feliksa Gieli, Boczna i ulica Modrzewskiego oraz ulica Sanowa Chodnik. Wójtostwo, remont ulicy Modrzewiowej,
nawierzchnia i tak jak Państwu poprzednio informowałem, środki, które zostały niewykorzystane przez ten projekt powiatu, bo nie wszedł do realizacji z ulicy Traugutta, zostały przeznaczone na ulicę Sadową Gorazdowskiego i ulicę Cegielnianą. Trwa budowa Brikomarsze w Sanoku. Prace są zaawansowane, powstanie ten obiekt w sąsiedztwie Intermarsze na placu przy skrzyżowaniu ulic Lipińskiego i Beksińskiego. Planowane otwarcie obiektu, który będzie miał asortyment budowlany i ogrodniczy, planowane otwarcie jest na miesiąc listopad tego roku. Znajdzie tu zatrudnienie od 25 do 30 pracowników. Jednocześnie wykonujemy różne prace, inwestycje wykonuje miasto, ale chciałbym również zaznaczyć, że dużo prac wykonuje bezpośrednio Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Chciałbym tak pokrótce wymienić sieci, które są remontowane albo budowane na nowo, sieci kanalizacyjno-wodociągowe. Roboty remontowe są robione na ulicy Kołątaja, Wesoła, ulica Nowa w trakcie realizacji. Ulica Głowackiego, ulica Niedzielskiego. To robi Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Roboty inwestycyjne. Ulica Gorazdowskiego, ulica Konopnickiej, ulica Nowa, ulica Okrężna, ulica Landiewicza, ulica Sierakowskiego, ulica Traugutta, ulica Białogórska i Mynarska, ulica Armii Krajowej. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wykonano prace projektowe, zgłoszono przetarg dla wykonawców, planowane do realizowania, wszystko jest w tym roku. Ulica Bliska, ulica Heweliusza, ulica Witosa. Jest również dokonywana przebudowa przepompowni ścieków S128 z przebudową rurociągu tłocznego z przepompowni. Przebudowa sieci kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompownią podłączenia nowych miejscowości z gminy Sanok. Wykonano prace projektowe oraz ogłoszono przetarg dla wykonawców. Planowo do zrealizowania w 2017 roku. Przebudowa sieci kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompownią z miejscowości gminy Sanok. Wykonano prace projektowe i planowane to jest wszystko do zrealizowania w 2017 roku. Na wszystkie te prace zostali przeznaczonych blisko 500 000 zł. To są środki przeznaczone przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Poza robotami remontowymi oraz inwestycyjnymi na sieciach wodno-kanalizacyjnych prowadzone są również prace przy modernizacji istniejących wyeksploatowanych hydroforni oraz przepompowni ścieków oraz prace projektowe, które docelowo mają zapewnić możliwość podłączenia kolejnych odbiorców. Jak Państwo widzicie, trochę w tym Sanoku się dzieje i na pewno od miesiąca sierpnia będziecie Państwo widzieć, jak dużo się naprawdę dzieje. Wraz z burmistrzami spotkaliśmy się z dyrektorami gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków, podsumowaliśmy rok szkolny. W bieżących sprawach spotkałem się wraz ze starostą sanockim Romanem Koniecznym, z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Mortylem. Rozmawialiśmy o inwestycjach planowanych w powiecie i w mieście Sanoku. Spotkałem się z dyrektorem szpitala Henrykiem Przybycieniem, posłem Piotrem Uruskim, Czesławem Kurasz, komendantem policji Andrzejem Stępniem, prezesem autosanu Michałem Stachurą, wojskowym komendantem uzupełnień Dariuszem Rzeżawskim, komendantem Państwowej Straży Pożarnej Krzysztofem Dżuganem i spełniającym obowiązki zastępcą komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Sanoku Grzegorzem Oleniaczem, wielokrotnie z dyrektorem okręgowym więziennictwa w Rzeszowie pułkownikiem Markiem Grabkiem, działaczami, trenerami, siatkarzami Towarzystwa Sportowego Volleyball Sanok z dyrektorami podległych miastu instytucji. Wraz z burmistrzami, przedstawicielami Rady Miasta i delegacjami z Ukrainy, z Kamieńca Podolskiego i Węgier uczestniczyliśmy w Sanockim Święcie Kultury Karpat Wschodnich. W święcie Karpaty Góry Kultury uczestniczyło bardzo dużo mieszkańców, bardzo dużo zespołów folklorystycznych, bardzo dużo stoisk zostało wystawionych, spotkało się to święto z dużym zainteresowaniem społeczeństwa, nie tylko sanockiego, ale również turystów, którzy przyjeżdżają i przebywają w Sanoku. Brałem udział w 10-leciu Fundacji Promocji Sportu Ecobal, która w swoich szeregach gromadzi ponad 500 dzieci i młodzieży. Uczestniczy w rozgrywkach podkarpackich lig młodzieżowych. Prowadzi zespół seniorów Ecobal Stal Sanok,
który to zespół awansował do czwartej ligi i na pewno w miesiącu sierpniu, może nie od początku rozgrywek czwartej ligi, ale na pewno pod koniec sierpnia mecze ten zespół będzie rozgrywał na stadionie Wierch. Dziękuję. TV Podkarpacie.pl